rozciąganie mięśnia płaszczkowatego. Pozycja wyjściowa. Stań przodem do ściany, drzewa lub jakiegokolwiek stabilnego przedmiotu i oprzyj się o niego rękoma. Kończynę dolną, którą chcesz rozciągać, ustaw zza kroku. Bardzo ważne jest, aby w trakcie ćwiczenia nie odrywać pięty nogi zakrocznej od podłoża. Noga wykroczna powinna być zgięta w kolanie. Obniż środek ciężkości ciała poprzez zgięcie obu kolan, a w szczególności kolana nogi zakrocznej. Uczucie rozciągania powinno pojawić się na dolnej części łydki. Utrzymaj tę pozycję przez minutę. Wróć do pozycji wyjściowej i wykonaj ćwiczenie drugą nogą.